Hejka kochani, dzisiaj otworzymy sobie kalendarz z Douglasa. Jak widać, przepiękny design kalendarza. Z tej strony wygląda tak z napisem. Tutaj mamy jeszcze taką świąteczną zabawę w parku jakimś pięknym. Więc kalendarz jest bardzo ładny, jest dosyć ciężki, dobrze wykonany. Kosztował 189 zł, więc wcale nie mało. Mam nadzieję, że zawartość też będzie piękna, tak samo jak opakowanie, jak widać, wszystko mi się w nim odbija, więc od razu przejdźmy do otwierania. A więc otwieramy nasz piękny kalendarz adwentowy z Douglas. A więc mamy tutaj taką szafeczkę z szufladeczkami, więc pięknie to wygląda. A tutaj mamy najlepsze. Tutaj mamy lustereczko. Heja! Więc nie będę Wam pokazywała lustereczka, ponieważ interesuje nas bardziej zawartość. Ciągle to lustereczko się zamyka, więc bardzo mnie irytuje. Więc najwyżej będziemy otwierać i zamykać. Nie tutaj dla lustereczka jesteśmy. Ale chciałabym Wam powiedzieć, że tutaj te wszystkie środki można wyciągnąć. I to jest dosyć twarde. Dosyć twardy karton. I można sobie zostawić tą szafeczkę. Postawić na jakieś kosmetyki, więc bardzo fajnie, ja na pewno skorzystam. I zacznijmy już otwierać, bo już się nie mogę doczekać. Szukamy jedyneczki. O, i otworzyłam i jest jedyneczka. Więc otwieramy naszą jedyneczkę. A w jedyneczce mamy... Fajnie okienka się otwierają. A w jedyneczce mamy płatki pod oczy, jedną parę. Spoko, dobrze się zaczyna od pielęgnacji. Dwójeczkę już widziałam tutaj u góry, więc sobie przybliżę Was. Mamy dwójeczkę. A w dwójeczce mamy jakiś cień. Na razie muszę przymknąć, bo mi się to zamyka. A w dwójeczce mamy taki ładny cień. Jest to taki szampański, nawet bym powiedziała. Mamy tutaj jego numer. Taki shadow. Przez chwilę się zastanawiałam, czy to rozświetlać. Spróbuję go otworzyć. O, proszę bardzo. Ładnie się błyszczy. Spoko, mamy jedną pielęgnację, jedną kolorówkę, więc spoko. Otwieramy trójeczkę, bo już widziałam, że trójeczka jest tutaj. Więc od razu przechodzimy do trójeczki. I mamy pierwsze badziewko. Czy nie badziewko, nawet dwa badziewka. A więc mamy tutaj takie oto... nie wiem, jak to nazwać. Płatki. Wydaje mi się, że to są chłodzące płatki na oczy. Można sobie je wsadzić do lodówki, później nałożyć na oczy. Kto z Was czegoś takiego używa? Dajcie znać w komentarzach. Ja czegoś takiego nie używam i sądzę, że wyprodukowanie tego to jest jakiś złotówka na jedną sztukę, więc... Słabo, Douglas, słabo. Dobrze, otwieramy dalej. Szukamy czwóreczki. Oj, już wyciągnęłam szufladkę. Czwóreczki tu nie ma, więc musi być tutaj. I mamy czwóreczkę. Jeszcze nie wiadomo, jak ułożyć ten kalendarz za bardzo. Jest tutaj czwóreczka, a w czwóreczce mamy świeczkę. Mamy w czwóreczce świeczkę. Coś tutaj ze świeczki poszło nie tak na tą stronę, bo widzę, że jest tutaj jakby ulane. Zapach taki klasyczny, już miałam tą świeczkę kiedyś w zeszłym roku w jakimś kalendarzu, więc nie jestem zbyt zachwycona, no ale okej, lepsza świeczka niż badziewko. Czwóreczkę chyba widziałam gdzieś tutaj, piąteczkę. Tak, jest tutaj takie maleństwo, spójrzcie, takie maleństwo.
Więc otwórzmy to. Mam nadzieję, że to nie jest żaden patyczek czy coś. I mamy mini, mini, mini. Tutaj szóstki nie mamy, mamy siódemkę. Mamy mini pędzeleczek. To jest takie malutkie, zobaczcie. Zobaczcie, ja mam małe palce, więc wielkości mojego dużego palca może. Mini, naprawdę. Bardziej mnie to pudełko zachwyciło niż zawartość jak na razie. To teraz szóstki szukamy. Szóstkę mamy od razu tutaj. Ten wygląda bardziej przejrzyście niż poprzedni. Jakoś tak lepiej się wkłada te szufladki. Szóstka duża, na Mikołajki. Co my tu mamy? Paletkę jest tak zawinięta. Już ją otwieramy. Mini paletka, więc fajnie, na Mikołajki. Naprawdę, jeszcze nie miałam w żadnym kalendarzu paletki. Pretty Ace 6A Shadow Palette. Zobaczcie, jakie ładne kolory, naprawdę. Śliczne i da radę nimi zrobić cały makijaż. Oczywiście nie ma lusterka, ale da radę nimi zrobić cały makijaż oka, naprawdę. Super, jestem zachwycona z tej paletki. I jest na magnes zamykana. Super, naprawdę Douglas mnie zaskoczył. Wracamy do góry. U góry była siódemka. Tak do połowy otwieram, bo po prostu będzie widać mnie, a ja jestem nie za bardzo ubrana, więc mam nadzieję, że jak będzie mnie gdzieś tam widać, to Jacek usunie to. Siódemkę otwieramy i w siódemce mamy ampułeczkę, czyli coś, czego się boję trochę otwierać. I mamy tutaj Skin Focus Aqua Perfect. Mam nadzieję, że to widać, jak tak trzymam, bo jak będę trzymała tak, to nic nie będzie widać. Więc mamy pierwszą małą ampułkę. I to była siódemka. Szukamy ósemeczki w naszym kalendarzu. Muszę taki jeździć z tym kalendarzem. No sorry, no taki kalendarz. Mamy ósemkę i mamy dziewiątkę na jednym pięterku, więc zostawię to tak. Otwieramy ósemeczkę i myślę, że to będzie lakier. I jest to lakier. Jest to lakier do paznokci. Jest napisane żel. Bardzo ładny kolor nudziakowy. Jeszcze nie było takich kolorów. Jest napisane step 1, więc pewnie znajdziemy jeszcze step 2. Spoko ten kolor. Okejka. Mamy dziewiątkę, bardzo duża dziewiątka. Oj. I w dziewiątce, oj, wyrwałam okienko. Przypuszczam, że to będzie jakiś krem do rąk, czy nie? Bla, bla, bla. Mamy tutaj... Tak, regenerujący krem do rąk. Mała pojemność, 30 ml. Kalendarz bez kremu do rąk. To jest kalendarz stracony, moi drodzy. Pamiętajcie o tym. Szukamy dziesiątki. I dziesiątkę mamy u góry, więc znowu muszę przyjechać. I dziesiąteczka, no w takim małym kształcie. Konkretnego nic nie obstawiam. O! Troszkę jestem zaskoczona. Mamy tutaj pomadkę. Mate Kiss. Mate Kiss. To jest jej prawdopodobnie kolor. Kolor jest taki brązowawy. Nawet spoko. 4 ml jest to miniaturka. Fajnie. Myślę, że naprawdę tym razem Douglas się troszkę postarał przy tym kalendarzu. Bo myślę, że takiego kalendarza właśnie nie było. Brakowało takiego kalendarza. 11 widziałam tutaj. Oj. 11 mamy. W tym miejscu już ją troszkę rozwaliłam i mamy tutaj face mask w tych kapsułkach. W takich kapsułkach face mask, 5-minutowa. Moi drodzy, a jeśli lubicie kalendarze adwentowe oglądać, to zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło, jeśli napiszecie na dole jakiś komentarz. I wciśniecie przycisk subskrypcji, który znajduje się tutaj na dole. Jest taki sam, jeśli go wciśniecie, będzie on szary.
Będzie nas więcej i mi będzie miło. Szukamy dwunastki. I od razu znalazłam. Jakoś w ostatnim kalendarzu, to był kalendarz z Essence, ciężko mi się otwierało te okienka, ciężko mi się chowało i szukało, a tutaj bardzo miło, bardzo łatwo. W dwunastce, coś dziwnego, jakieś zawiniątko. Co my tu mamy? Zaplajstrowane. O nie, to ta nieszczęsna opaski na oczy. Jejciu. Zobaczcie, ona wygląda jak dla niemowlaczka, jest taka mała. I one są takie cienkie, ja nie lubię takich opasek. Niby jest satynowa, ale jest taka mała, cienka, takie badziewko kolejne, zapychacz. Słabo. Dobra, lecimy do trzynastki, może będzie coś lepszego, bo takich rzeczy to ja nie lubię. Mamy czternastkę, więc trzynastka będzie tutaj. Przyjeżdżam do Was z powrotem. Trzynastka, taka malutka znowu. Ale w trzynastce mamy wcale niemałą rzecz. Ponieważ w trzynastce mamy eyeliner. Nie wiedziałam w ogóle, że Douglas ma eyelinery. Jest to czarny eyeliner. Fajnie. Eyeliner zawsze się przyda. Gdybym się malowała eyelinerem, to bym używała. Ale że nie maluję się w podstawowy sposób eyelinerem, jak już wykonuję nim makijaże bardziej artystyczne dla siebie. Więc na pewno mi się przyda. To była trzynastka, tak? Zaraz spojrzę. Tak, to teraz ta czternastka, co była tutaj niżej. Przypominam, że jest, nagrywam już drugi kalendarz teraz, jest dla mnie spartańska godzina, ponieważ wróciłam z nocy z pracy, 8 godzin w pracy, jest koło godziny 8, więc mogę być zmęczona i marudna, więc może mi się coś nie podobać. Tutaj próbuję wydostać kolejny produkt, którym jest woda micelarna, Makeup Remover. Face and Eyes. Bardzo malutka, 30 ml, ale ostatnio nam się prawie nie trafiały żadne płyny micelarne, więc mam braki. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. To była czternastka, szukam piętnastki. Tak myślałam, że piętnastka będzie tutaj. Jakiś dziwny kształt. W piętnastce mamy profesjonalną zalotkę do rzęs z Douglasa. Powiem Wam tak. O tej zalotce, że jest badziewiasta, cienka. Nie podoba mi się, ale jest z Douglasa, bo jest tutaj, zobaczcie, opisana. No nie jestem zadowolona z tej zalotki, może nie będę komentować, bo ja jestem chyba hejterem zalotek w ostatnich kalendarzach. Więc szukajmy szesnastki. Szesnastka, szesnastka będzie tu. A w szesnastce mamy kolejną ampułkę. W zeszłym roku też trochę tych ampułek miałam z tych kalendarzy. I tutaj mamy ampułkę. Już Wam mówię, jest to Skin Focus Vitamin Radiance. Więc witaminowa ampułka. Widzę, że tutaj się tak błyszczy. Może też dojrzycie to na kamerze. I to była szesnastka. To teraz 17, 18 mamy tu. Mam już po 21, to tu musi być 17. Ja już wyciągnęłam, to pociągnę. Kolejny lakier. I tutaj mamy step 2, tak jak mówiłam, top coat 20-dniowy. Sprawdzę, czy te lakiery będą się trzymać. Naprawdę, przysięgam Wam, sprawdzę. Bo mam przezroczysty lakier z jakiegoś kalendarza i to jest mój ulubiony lakier, ponieważ on jest przezroczysty. Nie lubię malować jakimś kolorem paznokci, ponieważ jak je pomaluję, to potem one mi schodzą i to widać, a ja nie lubię zmywacza, bo mi trzeszczy w uszach. Ale nieważne, nie. Komu trzeszczy w uszach po zmywaczu, to zrozumie. Więc okej, mamy drugi lakier, więc mam nadzieję, że już nie będzie więcej. Teraz 18 powinna gdzieś być, 19 widzę tu, 18 mamy z powrotem u góry,
I też malutkie okienko. O, w czymś palca. No nie. Ja już wiem, co to jest. Jak myślicie? Czego jeszcze nie było w tym kalendarzu? Tak, macie rację. Jeszcze nie było pensety świecącej. No to już jest. No jestem ciekawa, czy ta penseta będzie dobra. Ciężko jest znaleźć dobrą pensetę. Ja coś o tym wiem, ponieważ reguluję sobie regularnie brwi, więc... Dobra, jedziemy do dziewiętnastki, która była gdzieś tutaj. Mamy dziewiętnasteczkę i jest bardzo duża, więc spodziewam się fajnego produktu. I w dziewiętnastce mamy chyba żel pod prysznic. Jak myślicie? Zaraz tutaj się doczytam. Tak, na pewno. Orzeźwiający płyn do mycia ciała. No, sprawdzę zapach. A nie, sprawdzę, bo jest zamknięta. Jeszcze nie wiem, jest zamknięta. Jeszcze... Wszystko mi leci. A jeszcze nie wiem, czy będę go używać, czy komuś nie oddam. Teraz 20. Tutaj nie widzę. Tutaj zostało nam 23. Tutaj zostało nam 21, więc tutaj mamy 20. Mamy ją tutaj. Mam nadzieję, że mnie nie widać. I 21 mamy kolejną szminkę, której nie mogę wyciągnąć. I w 20 mamy, moi drodzy, szmineczkę czerwoną Skinny Kiss Douglas 4 ml. Spoko. Takie rzeczy na pewno się przydadzą, chociaż tamten kolorek wcześniejszy bardziej mi się podoba. 21 mieliśmy tutaj ostatnie okienko na tej półeczce. Więc otwieramy. I w 21 mamy Makeup Removing. Czyli kolejny płyn. Tym razem jest to dwufazowy. Też tamtym też było napisane. Nie, nie było. Tym razem jest dwufazowy. Więc spoko, bo ostatnio płyny mi się kończą, więc gitarka. I tutaj już nie mamy w tym okienku nic, więc wyciągam. I mam piękną szufladkę, jak widzicie. Nawet twarda. Super. Ja jestem zadowolona, bo ja potrzebuję takich półeczek, bo ja mam dużo rzeczy i ja muszę je gdzieś chować. To było 21. Tak, 21. Szukamy 22. I jest ono tutaj, w tym miejscu. I mamy w 22 lip liner. I jest on w bardzo jasnym kolorze. Tutaj jest przedstawiony jako biały. Tutaj wygląda delikatnie różowo. Jest bez koloru, więc nie wiem, jakie on ma zastosowanie, szczerze mówiąc. Nie pachnie, nie ma koloru. Dziwny produkt. Jak myślicie? I zostały nam dwa okienka. O nie, dwa okienka. Koniec już tego pięknego kalendarza. Czy ja tutaj gdzieś wyciągnęłam ostatnią rzecz? Nie, tutaj jest 23, tutaj wyciągnę ostatnią rzecz. 23. Wygląda znowu jak lakier. No nie, znowu lakier. Skąd ja to wiedziałam? I znowu mamy Step One gel i tutaj mamy zwykły czerwony kolor. Na pewno, mamo, wyląduje u Ciebie, bo Ty lubisz czerwony. I tutaj już mamy puste. I kolejną szufladkę, tym razem głębszą, sobie uzupełniamy. I zostało nam ostatnie okienko, co nam dadzą na święta. 24, ostatnie okienko, co dostaniemy na ten piękny dzień. Czy to jest maskara? Tak, dostaliśmy maskarę wydłużającą do rzęs Douglasa. Bardzo fajnie, pełnowymiarowy produkt. Jest ona czarna chyba. Nie mamy tutaj napisane, czy jest czarna, ale po opakowaniu przypuszczam, że jest czarna. I tutaj wyciągniemy sobie opakowanko puste i mamy taką piękną szkatułkę z lustereczkiem. Tutaj mamy miejsce na coś, tutaj mamy mniejszą szufladkę, tutaj mamy głębszą, więc naprawdę piękna szkatułka. Można postawić sobie
na jakiejś komódce, bądź jeśli mamy w miejscu na kosmetyki, więc fajnie. A teraz przejdźmy do podsumowania kosmetyków. A więc myślę, że zawartość tego kalendarza jest fajna, ale nie przekracza ona na pewno tych 189 zł, ponieważ w sumie mamy tutaj 3 lakiery, 2 szminki, 2 wody micelarne, żel do kąpieli, krem do rąk, 2 ampułki, 1 maskę. Nawet nie liczę tych płatków, pędzelka, pensety, bo to są jakieś badziewka i tej szmatki na oczy. No tak bardzo średnio z zawartością, ale jeśli chodzi o te pudełko, ono jest naprawdę ciężkie i naprawdę solidne, więc to im się na pewno udało, te pudełko. Więc myślę, że większą cenę może zapłaciliśmy za te pudełko niż za te kosmetyki. Ale mimo wszystko nie jest to najgorszy kalendarz adwentowy, jaki otwierałam w tym roku, więc nawet jestem zadowolona z tych kosmetyków. Przede wszystkim z tej paletki, z tuszu, eyelinera, szminek, naprawdę, jeśli chodzi o kolorówkę, jeśli chodzi o makijaż, to tutaj fajnie. Myślę, że nawet przemyślane jest to, żeby ten pędzelek był do tej palety. Więc spoko, mam nadzieję, że zostawicie swoją opinię w komentarzu. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Serdecznie Was zapraszam do poprzednich filmów, do filmów z zeszłego roku, żeby sobie porównać, do poprzednich filmów z tego roku. Oczywiście do przyciska subskrypcji i do zostawienia łapki w górę, żebym wiedziała, że filmy Wam się podobają. A ja na dzisiaj Wam dziękuję, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!